Wróciłem! Jesteśmy z powrotem! Nice! Dobra, więc teraz te. Możemy popłynąć sobie dalej i już zacząć zabrać się raczej za tą sekcję, o której wam wspominałem, że nie będę się za nią jeszcze zabierał, dlatego że wolę to zrobić wszystko na spokojnie. I tak. No, i tak. Pyk. 800. Nice. Myk. Tutaj będziemy musieli się trochę bawić przyciskami. Jak sami zresztą widzicie, będziemy musieli sobie otwierać i zamykać bramę. Świetnie ci idzie, Spyro. Zbieraj talizmany, by pomóc nam pokonać Ripta, nim uda mu się przejąć kontrolę nad Avalarem. Nie zapomnij też o zbieraniu kul. Profesor uważa, że dzięki nim wrócisz do Smoczego Świata. No bo wiadomo, że wrócę do Smoczego Świata. Raczej Spyro wróci. Tutaj mamy mój ulubiony poziom, czyli Wichrzysko aka Hurikos, ale myślę, że za mój ulubiony poziom zajmiemy się później, bo zabierzemy się za ten poziom. Ale to za chwilę. Najpierw pogadajmy sobie tutaj trochę, żeby nie było, że omijam. Ale może zaraz w sumie zrobimy sobie Speedwaya. Tak, bo nie ma tutaj już poziomów lotniczych, tylko mamy Speedwaye. W końcu jest to lepiej nazwane, bo szczerze tak trochę dziwnie się mówiło na te poziomy lotnicze, bo zawsze mam przyzwyczajenie ze Spyro 2, mówiąc na te poziomy Speedwaye, a nie poziomy lotnicze. No i teraz mamy tutaj problem, bo tak to bym mógł sobie zebrać fajnie tego orba, chyba że nie będę mógł, ale spróbuję. Jak się nie uda, to trudno się mówi, więc so let's go. A nie, udało się, bezproblemowo. 10! Więc... Dobra, pogadajmy sobie tutaj, zróbmy ten poziom, którego nie możemy póki co na 100% zrobić. Podoba ci się aktywny tryb kamery? Jeśli nie, mogę przywrócić tryb pasywny. Dobrze, niczego nie ruszam. Pamiętaj, ustawienia możesz zmieniać samodzielnie poprzez menu opcji. Dzięki, Hunter. Na szczycie tej ściany coś się błyszczy. Możesz to zdjąć, ale najpierw musisz nauczyć się wspinać. I to jest najgorzej, muszę nauczyć się wspinać, gdzie mógłbym zrobić sobie glitch i bym sobie tam wpłynął do góry i bym zebrał co trzeba. Ale dobra, czas na słoneczne piaski. Poziom, którego nie zrobimy na 100%. A dlaczego nie zrobimy, to powody podam wam w trakcie poziomu. Tutaj będzie japońska nazwa tego poziomu, jakby co. A o ciekawostkach w poziomie. Bo najpierw cutscenka. Więc jak zauważyliście, mieliśmy tutaj, że tak powiem, ziomków, którzy przenosili kontenery i jeden trafił drugiego w dupę, w sensie poraził go prądem, no i ta jest cała fabuła poziomu. Po prostu będziemy musieli tych ziomków się pozbyć, ponieważ mamy tutaj żółwi, którzy są mieszkańcami tego poziomu, a muszą cierpieć. Because of powody. Witaj, Spyro! Dobrze cię widzieć! Jeśli pomożesz mi zapędzić te małe żółwie w bezpieczne miejsce, będę bardzo wdzięczny. Szczerze wam powiem, że jeżeli chodzi za dzieciaka, to nie lubiłem strasznie tego poziomu, jeżeli chodzi o moje wspomnienia za dzieciaka. Nie cierpiałem go jakoś. Zawsze uważam, że to jest taki słaby poziom. Nigdy nie mówiłem, że on jest jakoś dobry. No i tutaj jednego z tych ziomków mamy właśnie, którego pozbyliśmy się przed chwilą. Mamy jedną smoczą duszę. Bardzo fajnie. Wręcz mogę powiedzieć, zarąbiście.
Rozgwiazda, tak, tutaj rozgwiazdy również są takimi pasywnymi zwierzątkami, które dadzą nam uleczonko Spyro. W sensie dadzą jedzonko dla Sparksa, ale uleczą tym samym Spyro też. LOL. A? Udało mi się uratować te żółwiki. No w sumie to jest do przewidzenia, ponieważ mam super charge'a, więc tyle. Ale muzyka tego poziomu jest ok. Chociaż osobiście wolę ścieżkę muzyczną z tego Aquaria Towers. Bo Aquaria Towers to jest w ogóle mój ulubiony poziom. Ale tyle. Każdy powód na lubienie soundtracku jakiegokolwiek jest dobry. Pyk, pyk, pyk. I sam nawet nie wiem, co powiedziałem teraz, więc tam zignorujcie to. Po prostu uważam, że każdy soundtrack na swój sposób jest fajny, ale no poziomy mogą być różne, że tak powiem. Ten osobiście mi się nie podoba, aczkolwiek nie zdziwię się, jak większość osób mnie będzie za to krytykowała, mówiąc, że ale to jest najlepszy poziom w gierce. No problem tkwi, że to nie jest najlepszy poziom i są lepsze poziomy od tego poziomu, tak szczerze. Grzecznie tam, proszę, grzecznie tutaj. Halo, halo, ty. Ty się tutaj nie rozkręcaj za bardzo, kolego. Kurde, czy ja coś do ciebie powiedziałem przed chwilą? Masz iść grzecznie tam. No zaraz będziesz tutaj w tyłek dostawał i dopiero się będziesz słuchał. Kurde, oni się bardziej słuchali w normalnym Spyro dwójca. Tutaj to, kurde, wielkie fochy ciągle. Co dwie sekundy. I weź tutaj, kurde, potem się dziw, że młodzież jest jaka jest względem starszych ludzi. No bo na dobrą sprawę mogę powiedzieć, że te żółwie to są trochę takie staruszki, więc ta. Nurkowie uwięzili większość małych żółwi, a klatki, w których je zamknęli, są bardzo wytrzymałe. Gdybyś dysponował wzmocnionym smoczym oddechem, może mógłbyś je zniszczyć i uwolnić maluchy. Tak się składa, że dysponuję umocnionym smoczym oddechem. Więc pozdro 600. Oh my god, co to za pies szczeka? Ja pierdzielę, mam nadzieję, że ja to dobrze ten... Znaczy, mam nadzieję, że mój mikrofon aż taki czuły nie jest, no to wtedy wiecie, nie będzie w ogóle problemu z tym. O tak, to trochę Lipton. Lipton Iced Tea. W ogóle zastanawiam się... Czekajcie, tam jest tylko... A, to jest tylko taka ścianka. Lol. Myślałem, że w ogóle... Za dzieciaka kiedyś myślałem, że jak jest tutaj ta skrzynka, to że tam jest jakaś część poziomu, którą mogę kiedyś odblokować. Tak szczerze, nie wiem czemu. A tu się okazuje, że to tylko takie kółeczko jest i to jest trochę takie hashtag przykre. No ale... Nie można mieć wszystkiego. Niestety. Wow, 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 ej! Rozgwiazda z tymi... serduszkami w oczach, lel. Zaraz tutaj będę osądzony o to, że atakujesz pasywne zwierzątka. One są takie fajne, a ty je atakujesz, one nic sobie nie zrobiły. Wiem, że nie zrobiły, no ale... Jakoś Sparks musi też być uleczony. Niestety, wybaczcie mi za to. To nie moja wina, że twórcy zrobili takie słodkie zwierzątka. To możecie twórców obwiniać. Jestem pod wrażeniem. Proszę, przyjmij to, Przenajświętsze, coś tam w dowód naszej dozgonnej wdzięczności. Jakim to trzeba być matołem, żeby najpierw mówić na coś, że to jest Przenajświętsze, a potem mówić na to coś tam? Przecież kurde, gościu, jesteś bogiem tego poziomu i ty nie wiesz takich rzeczy? To w co ty wierzysz, kurde?
Widać, że to jest, kurde, sługa od Ripto. On tutaj okłamywał nas od początku. Witaj, młodzieńcze. Na szczycie tej drabiny jest kucharz, który chce zrobić zupę z naszych małych żółwi. Może wdrapiesz się tam i go powstrzymasz? No niestety nie uda mi się powstrzymać, ponieważ nie mam jak się tam dostać, kurde. Mongoły jedne. Ale dobra. Może opowiem o tych ciekawostkach w końcu, bo miałem opowiedzieć i w sumie nie opowiadam. Więc Sunny Beach jest połączony z Aquaria Towers. I co jest ciekawe, to że we wcześniejszym demie poziom nazywał się Aquaria Beach. Co tym bardziej utwierdza w tym, że Aquaria Towers i Sunny Beach są ze sobą połączone. Seashell Shore ze Spyro 3 wykorzystuje tło z tego poziomu. W oryginalnym Spyro 2 muzyka podczas cutscenki jest nieco inna od muzyki występującej w tym poziomie. Jakby to powiedzieć, ma zupełnie inną instrumentację, w sensie, że paru instrumentów nie ma, coś a la pre-console version czy coś takiego. I co zabawne jest to, że w demie tego poziomu właśnie leci muzyka z tej cutscenki. W sensie z tej cutscenki z wersji demo, rzecz jasna, of course. No i nazwa Sunny Beach pojawia się również w grze Wave Race 64, czy jakoś tak dobrze chyba nazwę wymieniłem. Oraz to, że nazwa Sunny Beach jest nawiązaniem do hotelu w Bułgarii, który również się nazywa Sunny Beach. I tutaj macie nawet zdjęcie w ramach dowodu. I jest to drugi poziom, w którym występuje nazwa Sunny, a pozostałe to Sunny Flight oraz Sunny Villa. To są wszystkie ciekawostki o Sunny Beach. Dziękuję, młody smoku. Małe żółwie będą tam bezpieczne. Przyjmij ten talizman jako dowód naszej wdzięczności. Okej. Nie mamy co prawda 100%, ale 71% już mamy. Jej! Dobra, więc wyruszamy stąd. Pozwólcie mi przejść, bobasy. Pa, pa! Więc teraz proponuję dla was jedną rzecz, moi drodzy. Mianowicie w ramach takiego odstresowania się, od takiego trochę odmurzenia od tych wszystkich poziomów fabularnych. Wiecie, gdzie jest cutscenka wprowadzająca i która kończy tak jakby te poziomy. To zabierzemy się za Ocean Speedway. Tylko najpierw zobaczę, czy ten motion blur mam włączony. Rozmycie obrazu, tak, włączony. Sorki, ja po prostu muszę na to uwagę zwrócić, bo na początku Spyro 1, sami pamiętacie, co było na początku, gdzie motion blur miałem włączony i nawet nie zwróciłem uwagi. Dobra, i Ocean Speedway ma tylko jedną ciekawostkę, o której wspomnę w trakcie poziomu. Albo przed. Dobra robota, Spyro. Dzięki kulom aktywowałeś portal. Na oceanicznym szlaku nie znajdziesz talizmanów, ale jeśli się pośpieszysz, zdobędziesz wiele skarbów. Dobrej zabawy! Dzięki, Alora. Dobra. Ocean Speedway aka oceaniczny szlak jest nam odblokowany i prawdopodobnie, jeżeli będzie, to pojawi się tutaj wam japońska nazwa, a ja wlatuję na pełnej. Jedyna ciekawostka, która jest warta uwagi, jest to, że tło tego poziomu jest wykorzystywane w Mushroom Speedway ze Spyro 3. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o Ocean Speedway. Za dzieciaka lubiłem poziom ten. Szczerze nie sprawiał mi on żadnych problemów. Lubiłem bardzo muzykę, która teraz leci, którą możecie sobie teraz posłuchać. No, mam nadzieję, że wam się również podoba soundtrack z tego poziomu, bo mi jak najbardziej się podoba. Uważam, że to jest jeden z dobrych soundtracków, ale jeden z najlepszych to jest oczywiście Aquaria Towers.
Zanim jednak zrobimy przelot nad... Znaczy przelot przez pierścienie, to najpierw skupmy się może na tym, czyli na motorówkach. Bo dostajemy plus 3 do czasu. Mówię, po prostu poziom jest jak najbardziej okej. Nie sprawiał mi on nigdy żadnych problemów. I sądzę, że on teraz też nie będzie mi sprawiał, mimo że robię go w taki dosyć pokrętny sposób. Co sam mogę nawet przyznać. No i proszę bardzo, za pierwszym razem. Oczywiście, że spróbujemy ponownie, bo tu mamy dodatkowy challenge, który spowoduje, że dostaniemy orba w tym poziomie. I zrobimy go na pełne 100%. Więc widzicie, teraz czas leci do przodu i musimy na te trybuny polecieć. Pewnie teraz masz o sobie wysokie mniemanie. Cóż, sprawdźmy, czy jesteś równie dobry jak aktualny mistrz. Dobrze, Spyro. Poznaj mistrza trasy. Aby wygrać wyścig, musisz przelecieć przez wszystkie pierścienie. Ale uważaj, jeśli łowca przeleci pierwszy, pierścień zacznie się kurczyć. No, więc teraz mamy, że tak powiem, lot z Hunterem i musimy jego śledzić. Ponieważ nie możemy sobie lecieć jak chcemy, bo on może polecieć w inny pierścień, my polecimy w inny pierścień. I ten pierścień zacznie znikać, co spowoduje jeden wielki game over. No, jak myślicie teraz na przykład. Zmniejszył się i już przegrałem. I jakoś specjalnie teraz powiedziałem w trakcie tego, gdy ona tam przemawiała, ponieważ przy failach myślę, że mogę sobie na to pozwolić. Ten już challenge troszeczkę sprawiał mi problem, nie powiem, że nie. Za dzieciaka troszeczkę się denerwowałem nim, ale myślę, że teraz za drugim razem pójdzie nam lepiej, jak nie najlepiej. Dobrze, że ja tego nie skomentowałem w żadnym wypadku, ponieważ bym się tylko skompromitował. Dobra. Mamy co nasze? Mamy już połowę tak naprawdę, więc teraz... Leć za Hunterem. I nie spierdzić niczego, Spyro, błagam cię. Kurde, to śledzenie Huntera jest po prostu... przerażające. I pewnie powiecie, co tutaj jest tym przerażającego, a to, że po prostu muszę tutaj naprawdę wszystko co do pikselki odliczać, bo może się zdarzyć tak, że mogę nie trafić i będzie dupa, albo nie wiem, uderzyć o wodę. Czego bym bardzo nie chciał. Ale nie mogę wykluczyć, że coś takiego może mieć miejsce. Dobra robota, Spyro. To był naprawdę wspaniały lot. No i mamy poziom ukończony na 100%. Dziękuję za uwagę. No dobra, mamy to już zaliczone, w sensie Ocean Speedway. Kurde, trochę poziomów nam zostało, znaczy trochę, no w zasadzie to co? Hurricanes, Aquaria Towers i Golp. I to będzie wszystko. Hurricanes zostawię sobie na sam koniec. Ja myślę, że Aquaria Towers będzie dobrym pomysłem, tak szczerze. Bo bardzo lubię Aquaria Towers tak samo jak Hurricanes, ale czemu by nie zabrać się za Hurricanes na samym końcu, skoro go tak bardzo lubię. Tam jest Moneybugs, my sobie zaraz z nim porozmawiamy. I mamy Elore, hehe, Elora, Elo. Cześć, Spyro!
Te wrota otworzą się tylko, jeśli posiadasz wszystkie 6 talizmanów z letniego lasu. Po otwarciu wrót, Ripto i Gniot będą czekali na ciebie w lochu. To jest zabawne, ponieważ tutaj powiedziała, że Ripto i Krusz będą na nas czekać, a on ogólnie nazywa się jakoś inaczej w polskim tłumaczeniu, ale okej. Okej, raz gra nazywa go tak, raz gra nazywa go tak, okej, spoko. Hej, Spyro, widzisz tę ścianę? Z pewnością chciałbyś wiedzieć, co się za nią kryje. Gdybym tylko dostał jeszcze parę klejnotów, może przypomniałbym sobie, jak ją obniżyć. Sknero jedna, kurde. Ach, no tak! Cudowny blask klejnotów najwyraźniej odświeżył mi pamięć. Gówno, prawda, a nie odświeżył ci pamięć. Moneybags, przestań w końcu kłamać, naprawdę. Ziom, my znamy prawdę. Choćbyś się miał wykręcać, ja znam prawdę. Jesteś po prostu śmietnikiem, którego nikt nie lubi. Tak ci powiem. O, ale ci poszło teraz w pięty. Dobra, podwodna twierdza aka Aquaria Towers. A nie, podwodne twierdze, przepraszam. Tutaj będzie japońska nazwa poziomu, a my za ten czas wlatujemy na pełnej. Oh.